Paniami. Dzięki nim były te informacje z całego województwa. Piotrków, Tomaszów, Sieradz, Duńska Wola, Zapolice, Pabianice, Radomsko. No nie jestem w stanie wszystkich tych miejscowości wymienić. Z tych wszystkich miejscowości ratownicy przesyłali informacje, jakie były imprezy, ile pieniążków było zbierane. Nasi ratownicy również włączyli się w zbiórkę pieniędzy. Nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, ile tych pieniążków jest. Skarbonki były bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, tutaj koleżanki potwierdzają, bardzo ciężkie były, bolą ich ręce od noszenia tych skarbonek. Włączyliśmy się również w akcję oddawania honorowo krwi. Koleżanki, koledzy, wszyscy oddawali krew ku temu szczytnemu celowi. Jak będziemy mogli, zawsze będziemy wspierali Pod Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, gigantyczne brawa dla tych ludzi. Wiadomo, współczesny świat bez informacji nie istnieje. A oni dostarczają informacje, dostarczają pieniądze, dostarczają krew. Czegoż więcej od nich można wymagać? Kłaniamy się nisko. Wiemy, meldowały Pabianice. Aha, zwiększyło się ostatni meldunek z Pabianic, 124 tysiące złotych. O matko, Jola!